Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Mariusz Kamiński, lat 58, poseł na Sejm RP. Proszę powtórzyć, bo wydaje mi się, że pan nie jest posłem na Sejm. Myli się pan. Panu się tylko wydaje, panie przewodniczący. Jeszcze raz pana pytam. Proszę o podanie imiona, nazwiska, wieku i obecnego zajęcia. Jeszcze raz pana pytam. Udzieliłem odpowiedzi. Szanowny panie, to posiedzenie mogło się odbyć w zakładzie karnym, kiedy decydowaliśmy o tym, kiedy zostanie pan przesłuchany. Odbywa się tylko tutaj na sali sejmowej, dlatego że pan Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski i pana ułaskawił. Pan tutaj się pojawił, choć muszę absolutnie powiedzieć szczerze, że umówienie się na spotkanie i na przesłuchanie nie było łatwe. Zakład karny, prokuratura, inne komisje śledcze, więc pana informuję, że pan nie jest posłem, bo został pan prawomocnie skazany. I apeluję do pana, bo wie pan, my rozpoczniemy za chwilę przesłuchania. Jeśli pan na początek już wprowadza opinię publiczną błąd, mówi pan, kim pan być może chciałby być, ale pan nie jest, ja muszę jako przewodniczący reagować na to, więc jeszcze raz do pana apeluję, żeby pan powiedział, jakie jest obecne zajęcie. Szanowny panie, pana uwagi są po pierwsze niestosowne, świadczące o negatywnym nastawieniu i braku bezpieczeństwa. Nie, proszę pana, reaguję, ponieważ pan chce wprowadzić opinię publiczną w błąd. Nie jest pan posłem. Pan doskonale wie, został pan prawomocnie skazany. Proszę w takim razie, skoro pan nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie jest pana zajęcie, to niech pan odpowie w takim razie, z czego się pan utrzymuje. Szanowny panie, chcę panu powiedzieć, że nie tylko jestem posłem i nie jest to tylko moje... Nie, proszę pana, pan nie jest posłem. Proszę powiedzieć, z czego się pan utrzymuje, proszę pana. Ma znaczenie. No. Dla pana żadne, dla pana Kamińskiego ma i dla opinii publicznej, dlatego że za chwilę, jeśli mamy przesłuchiwać pana Kamińskiego, który ma mówić o faktach, które są związane z przeprowadzeniem wyborów kopertowych, a jeszcze nie doszliśmy nawet do przesłuchania i słyszymy, że pan Kamiński mówi, że jest posłem, a nie jest, doskonale państwo wiecie, to muszę reagować jako przewodniczący. Przewodniczący, może jednak udzieli mi pan głosu, wyjaśnię. Otóż postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia oraz nowym postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia Sąd Najwyższy stwierdził, że decyzja marszałka Hołowni o wygaszeniu mojego mandatu jest anulowana. Proszę pana, pan nie jest posłem. Proszę nie mówić, kim chciałby pan być. Jest pan prawomocnie skazany. Jest pan prawomocnie skazany. Chciałbym, żeby w protokole odnotować, że świadek mówi, że jest posłem, a tym posłem nie jest. To jest szalenie ważne, bo za chwilę będziemy przyjmowali od pana przysięgę. I pierwszy raz mamy sytuację taką, że świadek pojawił się na komisji i mówi, że jest kimś, kim nie jest. Muszę reagować. I również zwracam panu uwagę i w protokole będzie zaznaczone, że pan się podaje za kogoś, kim pan nie jest. To jest szalenie ważne, bo jesteśmy przed komisją śledczą. Nie jest pan na konferencji prasowej, na której może pan opowiadać, co pan chce. To jest poważna komisja śledcza. I każdy, kto przychodzi, musi mówić prawdę i tylko prawdę. Również w sprawie swojego zajęcia. Proszę odnotować w protokole, że świadek mówi, że jest kimś, kim nie jest. W funkcji przez pana ministra, koordynatora służb specjalnych oraz w późniejszym czasie składał pan ślubowanie. Odczytam, żebyśmy wszyscy sobie przypomnieli. Obejmując urząd ministra, uroczyście przysięgam, że dochowam wierność postanowieniom Konstytucji, innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Czy dochował pan tej przysięgi? Niesamowite pytanie. Tak, oczywiście dochowałem. Dziękuję. Poproszę w takim razie o wyświetlenie pierwszej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego. To jest decyzja premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 16 kwietnia, która pana zobowiązywała do tego, żeby podpisać umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Przed panem był świadek, szef Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, który był gotowy podpisać tę umowę,
ale pan tej umowy nie podpisał. Krótkie pytanie mam do pana, czy niedopełnienie, niepodpisanie tej umowy było świadomym działaniem i z premedytacją? Szanowny panie, wyjaśnię. Decyzja pana premiera zobowiązywała ministra spraw wewnętrznych do pokrycia kosztów poniesionych przez PWPW. Proszę wskazać, gdzie było tam decyzja o finansowaniu tylko i wyłącznie. Proszę przeczytać z tej decyzji, gdzie jest informacja o tym, że chodzi o pokrycie kosztów tylko i wyłącznie. A o co miałoby chodzić jeszcze? A jak pan myśli? Otóż decyzja... O podpisanie umowy w związku z pokryciem kosztów poniesionych. Proszę odczytać. Ma pan na ekranie, jeśli pan nie widział tej decyzji. Nie widzę. Widać decyzję, mam nawet ją ze sobą. Bardzo proszę. Proszę odczytać, gdzie jest informacja o tym, że chodziło tylko i wyłącznie o refundację kosztów. No to proszę odczytać fragment, prawda? No pan... Nie będziemy odczytywali całej decyzji. Otóż nie ma żadnej informacji, że chodzi tylko i wyłącznie o refundację kosztów. Chodziło o podpisanie umowy na druk kart, na wszystkie informacje, które miały być w tej umowie zawarte. Swoją drogą dziwię się, że pan o tym nie wie. Jeśli pan pozwoli przeczytać. Momencik. No proszę bardzo. Tak, finansowanie realizacji polecenia obejmować będzie koszty poniesione przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją polecenia i nastąpi z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Więc informuję pana, że żeby podpisać umowę na pokrycie kosztów, to trzeba te koszty znać. Zamierzałem podpisać i wystawiłem coś, co można by określić jako promesę dla PWPW, że po realizacji zadania wyznaczonego decyzją premiera i uzyskaniu informacji o kosztach, jakie PWPW poniosło, te koszty zostaną zrefundowane. Otóż, szanowny panie, nie chodzi o to, jak pan powiedział... Coś, co pan akceptował, podpisał. Tu chodzi konkretnie o umowę. Decyzja premiera 16 kwietnia, która jest na ekranie. Jednocześnie wyznacza ministra właściwego do spraw wewnętrznych, czyli pana. Do zawarcia umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z niniejszą decyzją. Pytam pana, czy z premedytacją pan nie podpisał tej umowy? Nie, zamierzałem podpisać umowę po uzyskaniu informacji, jakie koszty poniosła pani Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w związku z realizacją decyzji premiera. Czy nie podpisanie tej umowy nazywa pan dochowaniem wierności prawom Rzeczpospolitej Polskiej, na które pan przysięgał? Nie ma tu żadnego związku. Chciałbym pana zapytać, dlaczego podczas spotkania w tej willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić? Mówił o słowach, a ja pytam o furii. Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających. Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy, bo świadek mówił to pod przysięgą i pytam dlatego, że trudniej sobie wyobrazić, żeby szef, koordynator służb specjalnych mógł wpadać w takie emocje. Pytam pana wprost. Panie przewodniczący, jest pan trzeźwy? Pan zadaje takie głupie pytanie. Panie, pytam świadka, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to wypij pod przysięgą. Pytam pana wprost, czy pan był wtedy trzeźwy? Szanowny panie. Pan ośmiesza tą komisję. Jest pan pański. Ośmiesza. Panie pośle Wójcik, nie będę zadawał teraz panu pytania, ale poproszę, żeby pan się uspokoił. Zadałem konkretne pytanie, tak. Proszę o odpowiedź. Szanowny panie, sposób, jaki sformułował pan to pytanie, świadczy o tym, że jest pan pozbawiony jakiejkolwiek... Dobrze, może pan odpowiedzieć na pytanie, ja zadaję pytanie, chciałbym, żeby pan odpowiedział. Jeszcze nie skończyłem. Ale ja skończyłem. Może pan odpowiedzieć na pytanie? Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią. Dobrze. Nie, wie pan co, pan mnie nie sprowokuje. Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala z komisji. Zachowuje się pan jak naprawdę jak ostatni cham. Świadek się oddalił, co zostanie oczywiście...
Nigdy żaden świadek się nie oddalił sam z komisji. Mam nadzieję, że świadek wie, że nie miał prawa się oddalić z komisji sam. Zostanie to odnotowane. Szanowni Państwo, ponieważ świadek się oddalił, poproszę sekretarza, żeby zapytał, czy świadek wróci na salę. Składam wniosek formalny o wykluczenie przewodniczącego Jońskiego z uwagi na jego skandaliczne zachowanie, znieważające świadek. Dobrze, dziękuję bardzo. Poddaję od razu pod głosowanie. Bardzo proszę, świadek złożył wniosek. Wniosek złożył świadek formalny. Nie pozwolę, żeby w tej sprawie była dyskusja, debata, dlatego że świadek jest po to, tak jak każdy wezwany na salę sądową, żeby odpowiadał na pytania. Ale ponieważ złożył wniosek, bardzo proszę, poddaję, zarządzam głos. Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie. Jednocześnie nie mogę wziąć udziału w tym głosowaniu, informuję, więc bardzo proszę, kto z Państwa przychyla się za wnioskiem pana świadka, pana Kamińskiego. Pan Kamiński złożył wniosek o wyłączenie mojej osoby. Zarządziłem głosowanie. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za wnioskiem pana Kamińskiego? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o podanie wyników głosowania. Za 3, przeciw 5, głosowało 8 osób. Bardzo dziękuję. Niech pan nam odpowie na pytanie, czy pan innych posłów zastraszał porozumienia bądź funkcjonariuszy publicznych kiedykolwiek, jeśli chodzi o przygotowania, przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Szanowny panie, pana pytania są obraźliwe, insynuacyjne. Nie życzę sobie, żeby pan oceniał moje pytania. Świadkowie zeznali przed panem, że pan wyrażał w ich kierunku groził pan. Dlatego muszę zadać to pytanie. Gdyby któryś ze świadków nie powiedział o tym, ale nie tylko poseł Wypij o tym mówił, ale te słowa cytował również były wicepremier w pana rządzie, nie w moim rządzie, pan Jarosław Gowin, że słyszał o tym, i że dowiedział się o tym od pana posła Wypija, muszę zadać to pytanie i dlatego zadaję te pytania. Proszę odpowiedzieć. Jeśli nie, to nie. Jeśli tak, to tak, ale proszę odpowiadać na pytanie. Odpowiedziałem na to pytanie, a pan mimo... Czy może pan odpowiedzieć na pytanie, czy pan zastraszał polityków Porozumienia bądź innych polityków partii politycznych bądź funkcjonariuszy publicznych? Czy może pan odpowiedzieć? Oczywiście, że nie. To... Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Jak zareagował pan na porozumienie, które zostało zawarte przez Jarosława Kaczyńskiego oraz Jarosława Gowina, przekładające termin wyborów prezydenckich wyznaczonych pierwotnie na 10 maja 2020 roku? Szanowny panie, sposób prowadzenia przez pana... Nie, życzę sobie, żeby pan oceniał sposób prowadzenia. Proszę odpowiedzieć na pytania. Zadałem panu konkretne pytanie o ocenę pana i jak pan zareagował na porozumienie, które zostało zawarte między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim, przekładające termin wyborów, o których pan mówił, że powinny się odbyć 10 maja. Pytam pana o pana ocenę, a był pan wiceszefem, jak dobrze pamiętam, partii PiS i jednocześnie ministrem konstytucyjnym w rządzie pana Mateusza Morawieckiego. Informuję pana, że łamie pan prawo. Proszę pana, nie życzę sobie, żeby pan... Gdyby pan poszedł na salę sądową i w ten sposób się odnosił do sądu, to doskonale pan wie, żeby pan został ukarany. Oczywiście komisja tego nie może zrobić, ale może złożyć wniosek do sądu. Więc bardzo pana proszę o odpowiadanie na pytanie. Czy może pan odpowiedzieć na pytanie? Czy pan rozumie to pytanie? Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie? A czy pan może przestać wyłączać mikrofon i dać mi uzasadnić to, co mówię? Pytanie? Tak, jestem tu po to, żeby odpowiadać na pytania. Więc po pierwsze jeszcze raz chcę podkreślić, że insynuacje, które pan tu formułuje, nie są oparte nawet o kłamstwa Wypija. Czy pan pamięta, ile kosztowało miało wydruk kart wyborczych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych? Ile kosztował? Ile miał kosztować, czyli kosztował? Kosztował około 3 milionów netto, niewiele więcej. Czy to jest była normalna praktyka w pana resorcie, że zlecano
a nie podpisywano umowy, tylko zlecano i potem dowiadywano się, ile to ma kosztować? Czy pan wiedział to przed tym, ile to będzie kosztowało? Szanowny panie pośle, to są działania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jako minister nadzorujący pracę tej spółki działam w określonym rygorze prawnym, więc to nie są działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale spółki, która, jestem przekonany, w sposób rzetelny, zgodnie z interesem publicznym, przeprowadziła te działania, które zlecił jej premier. Ale mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Kto miał za to zapłacić? Z czyjego resortu miało to być płacone? Z resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po zakończeniu działań związanych z realizacją wyborów. No więc mam takie pytanie do pana. Czy jeżeli ministerstwo zleca, bo to ministerstwo miało zapłacić na końcu tą rzecz, czy to jest normalna praktyka, że nie ustala się ceny, a najpierw się zleca, a cena jest po fakcie się ustalana? Cena bo tam ustala... były także podmioty prywatne na końcu, chciałem panu powiedzieć. Tak, cena została wybrana w sposób... bardzo odpowiedzialny, bardzo przemyślany i wiem, że negocjacje, jakie prowadziło PWPW z podmiotem, który wykonał zlecenie, no spowodowały, że ta cena była bardzo dobrą ceną. No dobrze, ale czy państwo, czy pan znał tą cenę, nim pan, bo pan nie podpisał tej umowy z jakiejś przyczyny, prawda? Nie. I pan... Jeżeli chodzi o umowę między PWPW a podwykonawcą, to jest zadanie własne PWPW. Ja się pytam o umowy, proszę pana, między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Administracji a PWPW. Ja miałem informację z PWPW, że spodziewany koszt to może być nawet 11 milionów, ale zaznaczono mi, że to jest koszt bardzo szacunkowy. Już następnego dnia miałem informację, że ten koszt będzie dużo mniejszy, a dwa dni później podpisano umowę na 3 miliony netto na świadczenie tej usługi. Czy to była normalna procedura w waszym ministerstwie, że tak się działo? Nie, to sytuacja była nadzwyczajna, wyjątkowa i stąd podjęto takie decyzje. A wie pan, to były decyzje racjonalne, zgodne z prawem, uzasadnione. Wyjątkowość, nadzwyczajność też każe rozeznać rynek i też powinien. I to zrobiło PWPW. Ale PWPW w tym zakresie umowy. Miało znakomite rozeznanie rynku i zamierzałem podpisać umowę z PWPW po przekazaniu mi rzeczywistych kosztów, jakie zostaną poniesione związanych z przygotowaniem wyborów. Czy wyście te rzeczywiste koszty zweryfikowali? Te rzeczywiste koszty, no później zmieniła się koncepcja, była ustawa specjalna sejmowa, że te koszty pokrywało Krajowe Biuro Wyborcze i oczywiście nastąpiła weryfikacja tych kosztów i te koszty Krajowe Biuro Wyborcze uznało za w pełni uzasadnione i wiarygodne. Kto wpadł na pomysł tych wyborów korespondencyjnych? No... Pan życie Szarek, wpadło. Tak? Można powiedzieć, że ta rzeczywistość spowodowała, że nie mam wiedzy, kto konkretnie był pierwszym, który ten pomysł przedstawił. No, nie ma to większego znaczenia. Ja mam, muszę zadać to, zgłosić prośbę do pana przewodniczącego Jońskiego, bo pan poseł Czarnek powiedział, że on przygotował. Czy pan podtrzymuje tą opinię, że pan przygotował? Nie, że wpadłem na pomysł za Niemcami, bo najpierw Niemcy wpadli na pomysł, a przed Niemcami były jeszcze inne kraje. Wie pan, niech pan zadaje pytania. Nie, ale ja się pytam, wie pan, bo to jest poważna rzecz. Jest pan członkiem komisji. Oczywiście tak jest, żeby obnażyć, że tak powiem. Nie, ale ja się... pytam, odpowiadam panu na pytanie, które pan zada. Jeśli pan chce, żeby pan uzyskał odpowiedź na to pytanie, to już panu mówię. Skoro pan zadaje pytania tak absurdalne, kto wpadł na pomysł, żeby korespondencyjne wybory odbyły się w czasie pandemii, Niemcy wpadli na pomysł, to panu mówię, ja też miałem taki pomysł. No. Pan poseł przewodniczący Karnowski zapytał pana dość precyzyjnie. Czy pan odpowiadał za projekt ten poselski, który został złożony w Sejmie? Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie? Ale przed chwilą powiedział, że on. Ale panowie, no ja wiem, że macie taką rzeczywiście manierę wyuczoną, że tylko wy mówicie przez mikrofon, a my musimy bez mikrofonu, ale jakbyście chcieli posłuchać jakichś konstruktywnych myśli, to bardzo proszę, umożliwiliśmy odpowiedzenie na pytania. Otóż Niemcy wpadli na pomysł wyborów korespondencyjnych, a w naszym klubie wielu o tym mówiło, że nie ma innej możliwości, jak tylko korespondencyjne wybory w czasie pandemii koronawirusa, bo inaczej w tych wyborach standardowo odbywających się, które PKW musiałoby przeprowadzić, uczestniczyłoby 5, a nawet 2% wyborców do tego, żeście zmierzali. Więc pan zadaje absurdalne pytanie, więc pan odpowiadam. Ja też o tym myślałem, kolega o tym myślał. Nie, ale niech pan nie udaje jakimś
kogo pan nie jest? No, no naprawdę, no proste pytanie. Czy jest pan autorem też tego projektu poselskiego, który został złożony w Sejmie, czy też nie? No to jest... Nie, chociaż nie wiem, czy się pod nim nie podpisałem. Prawdopodobnie byłem pod nim podpisany, ale nie jestem autorem bezpośrednio wszystkich przepisów. Mam prośbę taką, żebyśmy teraz nie toczyli tej dyskusji. Jest do sprawdzenia. Powiedziałem, że jeśli jakikolwiek poseł komisji na jakimkolwiek etapie no będzie miał konflikt interesu, będzie musiał podjąć decyzję. Ale proszę to sprawdzić i proszę też wiceprzewodniczącego i sekretariat komisji po tej komisji. Jest świadek, zadajemy pytania świadkowi. Bardzo proszę, kontynuuje pan przewodniczący Karnowski. Proszę bardzo. Przewodniczący Karnowski, tylko uzupełnię moją odpowiedź, że? Nie, ja przepraszam, bo teraz jest mój głos. Nie, nie. Nie. Nie, nie, nie zarzucam, mówię tylko. Panu się coś przypomniało? No to później pan powie, jak się panu przypomniał. Niech pan zapisze sobie na kartce i później pan powie. A teraz pan przewodniczący Karnowski, proszę bardzo. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma odważnego też doświadka w Prawie i Sprawiedliwości, który powiedział tak, to był mój pomysł, to ja przygotowałem ten projekt poselski i ja go złożyłem. I ja podjąłem tej decyzji, nie ma świadka. Większość wskazuje na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja mówię panu, byłem za tym cały... Ale ja mówię, kto był inicjatorem. Jezu, uderz w stół i nożyce się... Panie pośle, emocje. Pan się stara ośmieszyć tą komisję, ale... Dobrze, sprawdzimy. Sprawdzimy. Dobrze. Bardzo dziękujemy, że pan publicznie się zadeklarował. Rozstrzygniemy to już po komisji. Wszyscy wskazali na to, że nadszedł moment. Mimo tego, że pan miał projekt decyzji. I niezgodne z prawdą jest, że nie znał pan kosztów, bo projekt przysłany pana do decyzji zawierał koszty. Wszyscy świadkowie mówili, że pan został... że zostało panu przekazane, że został pan przekonany, że nie musi pan zawierać już tej umowy podpisywać, ponieważ w międzyczasie została zawarta umowa z pocztą. Zeznał to każdy świadek. I pana doradca, i prezes PWPW, i zastępca prezesa PWPW. Ja mogę panu odczytać harmonogramy, scenogramy tych zeznań. Ja zaraz pani wyjaśnię. I nikt absolutnie nie wspominał o tym i świadczą o tym zresztą dokumenty, które są dowodami, że ta umowa to miała dotyczyć jakiejś kwoty. Zresztą absurdalne jest mówienie opinii publicznej, że chciałoby się zawrzeć umowę, która nie zawiera wszystkich wskazanych czynności w opisanych szczegółach, z których ta kwota wydatkowana miałaby zawierać. Jednocześnie się je wskazuje, nadzoruje i zatwierdza, bo pan na działaniach wszystkich PWPW pisał Mariusz Kamiński, zatwierdzam. No i wszyscy świadkowie po kolei zeznali, że pan, ja nawet się martwiłam, szczerze przyznaję, że pan został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników. I do tego też zaraz dojdziemy, bo został pan albo wprowadzony w błąd, albo świadkowie kłamali. Natomiast, tak jak powiedziałam, przyczyny tego, że nie zawarł pan umowę, przez wszystkich świadków na tej komisji były podane inne. A zakładam, że skoro pan mailował, kontaktował się z PWPW, z prezesem, z zastępcą prezesa, z panem Klimiukiem, swoim doradcą politycznym, to chyba oni wszyscy tutaj nie postradali rozumu, tylko znali przebieg kilkutygodniowy rozmów i uzasadnienie braku podpisania decyzji. Bo albo oni wszyscy kłamią i mataczą, nie, żeby pana chronić, albo kłamie pan. Nikt nie kłamie, to pani stawia tezy. Te rzeczy, o których pani mówi, nie stoją ze sobą w sprzeczności. Aha. Nie stoją. Powiedziałem już kilkukrotnie. A czemu żaden prezes PWPW tego nie wiedział? Nie, panie ministrze. Czego nie wiedział? Tego, że pan nie zawiera umowy, dlatego, że wyobraził pan sobie, że umowa to ma być zawarta po wszystkim, jak będą znane koszty. Proszę mi powiedzieć, dlaczego żaden ani prezes, bo ani jego zastępca... potrzeby, rozumiem. Żeby panie o tym wiedzieli. Nie, żeby zawierać tę umowę w danym momencie. Ale nikt poza panem tego nie wiedział. Podkreślam, żeby działać w sprawie realizacji wyborów, PWPW otrzymało decyzję od premiera, decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. To był powód działania. Elementem tej decyzji tak było wskazanie, elementem, że w zakresie tych czynności pan podpisze umowę. Tak, pan. Elementem tej decyzji było wskazanie, że z budżetu MSW zostaną... Również, na końcu, również jako dodatek. Prawda? Jako uzupełnienie decyzji premiera. Panie tak ministrze, proszę nie czytać decyzji od końca. Przepraszam bardzo, ale nie widzę powodu, dla którego miałbym podpisywać kilka umów na tę samą czynność w sytuacji... Pan żadnej nie podpisał. Kiedy nie ma takiej niezbędnej konieczności, a kiedy jeszcze
Kilka dni później otrzymałem informację, że również zostało zawarte porozumienie między pocztą a PWPW. Teraz do tego dojdziemy. Po co pan otrzymał od prezesa PWPW przygotowany porządnie projekt umowy, jeśli nie było takiej konieczności? Po co? Proszę mi powiedzieć, czy ten pan, który tutaj dzisiaj zeznawał, pan prezes, nie wiem, musiałbym uznać, że wszyscy poza panem gdzieś odlecieli. Ale że żądali, oczekiwali rzeczy, które są po prostu zbędne. Wyjaśnić. Po co panu to przysłali? Tak. Proszę mi wyjaśnić, jaki byłby sens, skoro... Nie, to pan mi wyjaśni PWPW dzisiaj. PWPW. Nie było sensu podpisywać w tym momencie. Ale rozumie pan, że, taka, że to jest pana odosobniona opinia? Nie ma to znaczenia. Przedstawicieli organów, którzy Szanowna odpowiadali za wykonanie umowa zadania premiera, była, uważali to inaczej niż pan. Nie mogłem podpisać, nie mając odpowiedniego zabezpieczenia środków formalnego, prawda? Rozumie a co pan zrobił, żeby rozumie mieć bez... znaczy, składa... Tak to wygląda sytuacja dzisiaj, że ja zadaję pytania panu, a nie pan mi. Nie, no, a pytanie nie rozumie do... tego, co mówię po ale wie pan co, ja pana nie obrażam w żadnym swoim zdaniu, zadaję pytania, a pana pytania, zatrzymamy się na sekundę. Rozumie to pani. Pan sobie daruje, ale pan sobie daruje. Wielokrotnie wracać do ale pan sobie daruje. Już mówiłem. Nie życzę sobie, że pan się do mnie w taki przecież sposób zwracał. Zdaję sobie z pani sprawę, że powracanie po raz kolejny do tego, nie, co już znaczy, znowu pan odbiega od tematu. Niespełnieniem pewnego standardu. Ja powiedziałam, znaczy to, co pan mówi, jest niespójne, nielogiczne. Przy okazji próbuje pan mnie obrazić. Oceny. Co się panu naprawdę nie uda? Bo ja nie żyję w świecie jakichś gusłów i fantazji. Oceny, i nie wyobrażam sobie, że jestem Napoleonem, więc naprawdę bardzo realnie stąpam po ziemi. Ja też. Również pan Gowin zeznał podczas przesłuchania, że... Według niego autorem tego całego pomysłu wyborów korespondencyjnych był Adam Bielan, który zafascynował się wyborami przeprowadzonymi w Bawarii. Myśmy już wielokrotnie rozmawiali na ten temat, że wybory w Bawarii były kompletnie inne niż wybory, które miały być przeprowadzone w Polsce. Że to były wybory, które tam odbywały się bodajże od 50 paru lat i były już przetestowane. Że dotyczyły wyborów samorządowych, a nie na prezydenta i kilku milionów, a nie prawie 30 milionów obywateli. Czy panu coś wiadomo na ten temat, że to Adam Bielan był tym autorem, który przyniósł tą rewelacyjną informację, żeby przeprowadzić tego typu wybory? Czy, no, szanowni państwo, wydaje mi się to jakieś nonsensowne takie dążenie, kto? Ja bym powiedziałem już, że nie mam takiej wiedzy. Bo to nie krasnoludki wymyśliły. Ale to było takie oczywiste. No chyba dla każdego z nas. Dla mnie to ja zadałam konkretne pytanie. Czy ma pan taką wiedzę, że pan Adam Bielan przyszedł z taką wiedzy, informacją? Mówiłem o tym już wcześniej. Natomiast uważam, że to była jedyna możliwość i naturalna możliwość przeprowadzenia w tej formule. Rzeczywiście przykład niemiecki był inspirujący. No Bawaria, oczywiście to jest w tej chwili Land, ale też historycznie to było niezależne państwo. Tam po raz pierwszy przeprowadzono powszechne wybory, a wybory korespondencyjne sami przyjęliśmy wcześniej, tydzień wcześniej, niemal w konsensusie poszerzenie tej propozycji dla naszych wyborców z uwagi na zagrożenia. No więc wydawało się, że to jest oczywista metoda, więc szukanie jakiegoś, nie wiem w jakim celu, prawda, osoby, która żeby ktoś w końcu w tym państwie poniósł odpowiedzialność za swoje czyny, panie Świadku. Nawet personalną, tak. Za wyrzucenie 70 milionów złotych. To jest niedorzeczne. No. Nie, to nie jest niedorzeczne. Chciałabym jeszcze na koniec tylko powiedzieć jedną rzecz. Wielokrotnie słyszeliśmy tutaj dzisiaj od pana, że nasze postępowanie jest haniebne, że to, co robimy, mówimy, jest haniebne. Więc chciałam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia haniebne były działania wielu osób, głównie najważniejszych osób w państwie, pana, premiera, pana Sasina, pana Sobonia, który próbował się tu wykręcić, że w ogóle nie brał w tym udziału. I haniebnym było działanie łamiące konstytucję i łamiące polskie prawo i za wszelką cenę chęć przeprowadzenia tych wyborów. I cieszę się, że jest pan poza sceną polityczną. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Nie pani o tym decyduje, kto jest na scenie politycznej, a kto nie. W systemie demokratycznym decydują wyborcy. No, szanowny panie, wyborcy albo sądy. W pana przypadku sądy również, nie tylko wyborcy. I nie jest pan posłem i doskonale pan o tym wie. Pana tutaj dzisiaj wielokrotnie pytano o przyczyny czy powody podejmowanych przez pana decyzji, czy nie podejmowanych przez pana decyzji.
Chodzi mi na przykład o podpisanie tych umów. Więc jeżeli teraz rozmawiamy o tym, jak pan odczytywał powody czy przyczyny niezgody pana Jarosława Gowina na to, żeby przeprowadzić te wybory drogą korespondencyjną, no to właściwie mówimy o tym samym, o interpretacji przyczyn. No powiedziałem, że miałem mieszane, ambiwalentne odczucia, ale to są odczucia, a nie fakty. Pan Jarosław Gowin podczas zeznań mówił o podejmowanych przez służby działaniach dyskredytujących jego osobę. Powiedział, że odbył z panem spotkanie w tej sprawie, cytuję. Następnie z własnej inicjatywy rozmawiał ze mną na ten temat ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, poinformowany przez Jarosława Kaczyńskiego o moich zarzutach. Mariusz Kamiński także dementował, jakoby służby podejmowały wobec mnie jakieś działania. Czy potwierdza pan, że takie spotkanie się odbyło? Wydaje mi się, że mówimy o jakiejś rozmowie w kuluarach w Sejmie, i rzeczywiście ktoś rozpowszechniał takie informacje, więc uspokoiłem premiera Gowina, że są to informacje całkowicie nieprawdziwe i żadne służby, nie jest on obiektem zainteresowania ze strony żadnych służb. I potwierdza pan, że służby według pana wiedzy nie prowadziły w tamtym czasie żadnych działań? Przeciwko premierowi Gowinowi nie. Nie. I teraz tak, zapytałam pana Gowina, czy konfrontował te groźby różnego rodzaju kierowane pod jego adresem i adresem jego rodziny z Jarosławem Kaczyńskim i z premierem Morawieckim. I pan Jarosław Gowin odpowiedział, że tak, powiedział o tym panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i kategorycznie zaprzeczył. I następnie z własnej inicjatywy rozmawiał ze mną na ten temat ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, poinformowany przez Jarosława Kaczyńskiego o moich zarzutach. Mariusz Kamiński także dementował, jakoby służby podejmowały wobec mnie takie działania. Ja zapytałam, czy pan Jarosław Gowin uwierzył w to dementi zarówno pana, jak i pana Jarosława Kaczyńskiego. I pan Jarosław Gowin powiedział, że uwierzył. Czyli pan Jarosław Gowin uznał, że jest pan wiarygodny w tym zaprzeczaniu. Pan w tym momencie, pan przed chwileczką, jednakowoż dyskredytował pana Jarosława Gowina, mówiąc o tym, że miał pan mieszane uczucia, ambiwalentny stosunek do jego deklaracji. Czyli nie uważa pan Jarosława Gowina za wiarygodnego w tym, co mówił? No znowu idziemy w złą stronę. Absolutnie nie chcę tutaj dokonywać takich personalnych ocen. Nie do końca może zostałem dobrze zrozumiany, jeżeli chodzi o te oceny wcześniejsze. Naprawdę nie spekulujmy, obracajmy się w sferze faktów, a nie takich bardzo subiektywnych ocen. Uwierzył, nie uwierzył. Także bo to jest tak też kwestia, wie pan, pytanie. Komu my uwierzymy i jaką wersję, którą wersję przyjmiemy. Jestem przekonany, znając ugrupowanie, z jakiego pani pochodzi, że nigdy pani mi nie uwierzy w dobre intencje. Czy ja uwierzę w pana dobre intencje? Trudno powiedzieć. Chciałabym poznać pana opinię i poznać fakty. Ale jako świadek właśnie obracajmy się w sferze faktów. Że pan w sferze faktów się będzie obracał. Czyli to wszystko, o czym mówił pan Wypi, o pana atakach złości, to nie jest sfera faktów, tylko spekulacje albo pomówień. Nie, tak? Pomówień. Pomówień. Czy to, co mówiła pani Michałek o tym, że osobom, które nie chciały podejmować decyzji, były przeciwne wyborom kopertowym, grożono odbiorem stanowisk, to też jest sfera pomówień? Nie znam takich faktów. Nie, nie uczestniczyłem w spotkaniu, gdzie tego typu sugestie by padały. I nigdy pan nikomu w żaden sposób nie groził, ani nie uchybił. Nie groził, a nie wiem, co ma pani na myśli, mówiąc uchybił. Na przykład nazwał kogoś świnią, powiedzmy, gdyby się nie zgodził z pana argumentacją w sprawie wyborów kopertowych na przykład. To jest uchybienie według mnie. Nie, to jest nieodpowiedzialne słowo, absolutnie. Nie, takich sytuacji nigdy nie było. To, co uczyniłem tutaj... Było absolutnie wyjątkowe, tak? Nie, było moją reakcją na insynuacje i pomówienia ze strony pana i naruszenie moich praw jako świadka do poważnego traktowania, zgodnego ze standardami.
To nie nastąpiło, to była... Ja myślę, że wszyscy widzieli, jak się pan zachował. Jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło tak na komisji, żeby świadek obraził kogokolwiek z członków komisji. Pan to zrobił, panu się to udało. W życiu pewnie wielokrotnie panu się to udało, ale na komisji pierwszy raz pan to zrobił. I pan powinien oczywiście przeprosić, ale pan pewnie tego nie zrobi. Jest różnica pomiędzy insynuacją a uchybieniem, prawda? Więc to są, jeżeli pan uznał, że tam są insynuacje w pytaniu pana przewodniczącego, to jednak to nie pan przewodniczący użył epitetu w kierunku do kogokolwiek, tylko pan. Ale jeżeli pan uznał, że pana prawa do tego, żeby jako świadek mówił pan o faktach, a nie poruszał się w sferze insynuacji, jednak pan zmienił w tej kwestii zdanie. Bo pan wrócił, tak? Panie poseł, no przecież to wybory kopertowe, no czy, to co innego chyba. Momencik, to była sekundkę. Forma mojego protestu. Momencik, chwileczkę, bo po raz kolejny pan poseł Wójcik próbuje zwrócić uwagę pani poseł Anicie Kucharskiej-Dziedzic, za długo zadaje pytania. No, ale proszę zadać do końca pytania, jeśli będą... W drugiej turze to pojedyncze jeszcze dopuszczę. Natomiast panie pośle, no jeśli pan się też spieszy, to proszę wyjść, ale nie ponaglać teraz pani poseł Kucharskiej-Dziedzic. No bo po raz kolejny pod nosem pan mówi, my to słyszymy, żeby pani Kucharską-Dziedzic tutaj pan próbuje pan tutaj strofować panią poseł, cały czas zwracając uwagę na czas. Więc proszę dać pani poseł zadać pytania. Zmienia pan zdanie, tak? Od czasu do czasu w różnych kwestiach. Szanowna pani, jeżeli ktoś mnie racjonalnie przekonuje, tak, jestem człowiekiem racjonalnym, a to, co się tutaj wydarzyło, mam nadzieję, że będzie spowoduje, że już nigdy żaden świadek nie będzie znieważany przez przewodniczącego komisji. To jest niedopuszczalne. A czym pana znieważono? W Słucham. Którym momencie pan się poczuł znieważony? Pytaniem o alkohol, czy pytaniem o to, czy był pan agresywny? Przecież ja się czuję jakiejś terapii w ogóle. No. Zamknijmy już ten temat żałosny. Doskonale pani wie, jak manipuluje pan Joński obradami. Wypraszam sobie te słowa. Pan doskonale wie, że był pan koordynatorem służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych. I pan doskonale wie, że świadek, który tutaj pod przysięgą zeznawał, mówił o tym, że pan wpadł w furię, atakował go słownie i mówił, że pójdzie do więzienia, jeśli nie poprze wyborów korespondencyjnych. Musiałem zadać to pytanie. Pan wpadł w furię i pan wyszedł. Pan wrócił. Czy tak się powinien zachować koordynator służb specjalnych? Każdy sobie odpowie na to pytanie sam. Ale wydaje mi się, że to pytanie można było odpowiedzieć tak czy nie. To spotkanie było prywatne. O tym mówił pan poseł Wypij, kiedy go przesłuchiwaliśmy. Zresztą pan poseł Wypij skomentował już pana słowa w mediach społecznościowych. I nie zgadza się z tym, co pan mówi. Dlatego musiałem panu zadać pytanie. Mógł pan odpowiedzieć, ale pan wpadł w furię. O tym, o czym mówił właśnie świadek.